Kiedy przeczytał pan scenariusz i co pana skłoniło do przeniesienia tej historii na ekran? To zaczęło się już dosyć dawno temu, tuż po Różyczce, a właściwie po sukcesie Różyczki. Maciek Karpiński był współscenarzystą filmu. W trakcie naszych długich wojaży zagranicznych, bo ciągle zdarzało nam się jeździć gdzieś razem, czy latać samolotem z Różyczką, on przedstawił mi pomysł na ten nowy film. I strasznie mi się ten pomysł spodobał i gorąco go zachęciłem do tego, żeby napisał scenariusz, a pan Włodzimierz Niederhaus zdecydował się podjąć rolę producenta. No i tak powstał scenariusz, przeczytałem go jakieś półtora roku temu w jego pierwszej wersji i potem zaczął się długi, żmudny okres pracy nad tym scenariuszem. Byłem na wakacjach na Mazurach i pan Kidawa Błoński zadzwonił do mnie i mówi, że właśnie robi film. Czy nie zagrałbym i odpowiedziałem mu: panie Janku, dla pana gram w ciemno, więc jakby, no bo to od czasu Skazanego na Bluesa się nie widzieliśmy i to było dosyć, no, takie bardzo miłe, bardzo mile zaskakujące, w związku z czym jak tylko dojechałem do domu, to dostałem scenariusz, przeczytałem, bardzo mi się to spodobało, no i no, fajnie, film kostiumowy, coś innego w końcu. Stoimy tu przed główną kamienicą, w której jakby w założeniu znajduje się mieszkanie naszych bohaterek, które oczywiście mieliśmy postawione w hali w studio na Chełmskiej. Tutaj oczywiście musieliśmy dołożyć z pubu, który jest za tą witryną, zrobić zakład fotograficzny, którym też się akcja dzieje, bo ojciec bohaterki naszej prowadzi taki zakład fotograficzny. To jest taki trudny film, myślę, też operatorski trochę, bo to się dzieje w jednym wnętrzu prawie. Całość dzieje się w jednym wnętrzu i próbujemy, i mimo to się dzieje w czasie okupacji, ale trochę od tego uciekamy scenizacyjnie. Tak naprawdę to jest jakiś taki kontekst, o którym wiemy, natomiast troszeczkę wizualnie, koncepcja wizualna jest taka bliższa jakiejś takiej bajce. To, co mi się bardzo podoba w tym filmie, to to, że wojna tak naprawdę jest w tle i w ogóle nie jest istotna. To znaczy, ona jest gdzieś tam zarysowana, natomiast to jest historia o uczuciu i to mi się bardzo spodobało w tym scenariuszu. Janina, moja postać, jest wiolonczelistką, jest taką osobą o dość, powiedziałabym, chyba skomplikowanej emocjonalności. I chyba dość mocno skrytą, myślę, że mogę nawet użyć tego słowa, że jest w pewnym sensie mroczna, tak ja ją przynajmniej odbieram. Ale to fajne, bo takiej postaci jeszcze nie grałam. Nazywam się Dawid, jestem takim komunizującym, socjalizującym osobnikiem, który jest wypełniony ideami. No niestety wojna, która pokrzyżowała wszystkie losy, pokrzyżowała również moje losy i jestem narzeczonym głównej bohaterki. To jest historia, która rozgrywa się w trakcie wojny, ale ta wojna jest w zasadzie tylko tłem i pan próbuje tutaj ukazać normalne życie w nienormalnych warunkach. Tak, historia została osadzona w czasach końca wojny, właściwie precyzyjnie i tuż po wojnie, ale cały ten anturaż, całe to otoczenie, całe to tło jest tylko pewnym pretekstem, z którego to powodu i dla którego to pretekstu te dziewczyny, te kobiety przebywają razem. Po prostu potrzebna była pewna presja zewnętrzna i właśnie historia wojny służy nam ku temu, ale myślę, że z powodzeniem film mógłby się dziać dzisiaj w jakimś innym kraju, gdzie panują zupełnie inne stosunki. W polskim kinie rzadko zdarza się film, który pokazuje tak silną więź między kobietami i tutaj ona ma wyraźne zabarwienie erotyczne w dodatku. Czy masz poczucie, że ten film łamie jakieś tabu? Myślę, że tak. Myślę, że nikt nigdy nie opowiedział takiej historii i nie spojrzał jakby na historię okupacji i wojny od tej strony. Czy dla pana, jako dla scenografa, film Nigdy się nie dowiesz jest dużym wyzwaniem? No tak jak każdy. A tutaj była jeszcze był tu problem. A wszystkie plenery mieliśmy robić w Warszawie. Jak pojechałem po tych swoich miejscach, które zawsze mam w pamięci, to okazało się, że tam wszystko się pozmieniało. I taki zdesperowany, myślę, że pojadę do Radomia, a na Radom jest napisany scenariusz naszego filmu. I może coś tu znajdę, może czymś się zainspiruję. Nagle się okazało, że tutaj mamy właściwie wszystko.
dawne centrum Radomia przeniosło się gdzieś indziej i tam jest cały ruch, mnóstwo reklam i tak dalej. Natomiast ta część, która kiedyś była główną częścią Radomia, ten rynek z ratuszem, a okazuje się, że jest dla nas jeszcze z tych względów produkcyjnych bardzo dobry. A co się okazało najtrudniejsze przy realizacji tego? No, najtrudniejsza jest, jak zwykle w filmie, walka z czasem, walka z materią jakby określoną przez budżet filmu, prawda? No, okazało się, że miał to być bardzo prościutki film, tymczasem to nie jest aż tak prościutki film, jakby się wydawało. Zmagamy się z tym wszystkim. Powiem tylko, że nie mam żadnych problemów z obsadą, z aktorkami. Grają dziewczyny wspaniale. Jest to druga, uważam, wielka rola Magdy Poczarskiej, olbrzymie wyzwanie. No myślę, że jeszcze ciekawsza materia do zagrania niż miało to miejsce w Różyczce. No i chyba bardzo ciekawy, być może znakomity nawet debiut Julki Pogrebińskiej. To będzie jej pierwsza rola na dużym ekranie w filmie fabularnym. Udowodniłaś już nieraz, że jesteś aktorką wszechstronną, bo grasz oczywiście i w komediach, i w dramatach, w Jak się pozbyć celulitu, wcieliłaś się w aż 5 postaci, w Baby Blues grasz babci. To jest to, co mi się wydaje najfajniejsze właśnie w tym zawodzie, żeby zmieniać kierunki, żeby te role się różniły od siebie. Ja nie wyobrażam sobie grać tylko w komediach i nie wyobrażam sobie grać tylko w dramatycznym repertuarze, bo wydaje mi się, żebym po prostu tego nie wytrzymała. Natomiast fajne jest to, że można się rozwijać i że sobie za każdym razem te kierunki zmieniam i tak sobie dobieram te role pod warunkiem, że te propozycje do mnie przychodzą, ale tak sobie je dobieram, żeby mnie najzwyczajniej w świecie po ludzku cieszyły i interesowały. A czy ta rola jest dla ciebie dużym wyzwaniem? Oj tak, ja myślę, że takiej roli jeszcze nie grałam. Ja myślę, że ona jest, nie chcę powiedzieć, czy trudniejsza niż rola w Różyczce, ale nie, na pewno nie grałam jeszcze osoby tak wewnętrznie skomplikowanej i jakby takiej, do której się tak muszę dobrać, żeby jakoś ją zrozumieć. Jak się panu współpracuje z Łukaszem Gutem, bo to też nie jest zbyt doświadczony człowiek, jeśli chodzi o robienie zdjęć do fabuł. No tak, Łukasz jest może niezbyt doświadczonym operatorem, jeżeli chodzi o fabuły, bo z tego co ja wiem, zrobił chyba tylko jedną, czyli Ki, która bardzo mi się podobała. Widziałem ją na festiwalu w Gdyni i właściwie po tym filmie podjąłem decyzję, że zaproponuję współpracę Łukaszowi, ale wiem, że ma ogromne doświadczenie w krótkich formach i w działalności reklamowej. Ten film, jeśli chodzi o stylistykę, jest zupełnie innym filmem niż Ki. I to co tutaj myśmy wybudowali dekoracje, to mieszkanie jest wybudowane według naszej jakiejś tam koncepcji współpracy z Andrzejem Kowalczykiem, świetnym scenografem. Zbudowaliśmy jakąś taką koncepcję, żeby móc opowiadać w różny sposób tam, znaczy prowadzić kamerę i tak dalej, i tak dalej. I trochę wyzwaniem dla mnie była praca w dekoracji. Ile czasu zajęło przygotowanie do tego filmu, bo jakby musi pan odtworzyć całą epokę, to jest chyba ogromna praca. W ciągu 3 tygodni żeśmy ten film przygotowali, narysowali dekoracje i w ciągu następnych 3 tygodni wybudowali tą dekorację w studio. To jest, wydaje mi się, rekord, bo to w studio było duże mieszkanie, całe, wybudowane, plus zakład fotograficzny, jeszcze kryjówka, w której ukrywa się Ester. Film jest dofinansowany z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To chyba jest 50% budżetu tego filmu. Oprócz tego, za co bardzo dziękuję tu w tym miejscu, współfinansuje produkcję tego filmu Telekomunikacja Polska S.A. To już jest drugi mój film, bo Różyczkę też współfinansowała. Bardzo się cieszę z tego powodu, pewnie bez nich nie powstałby ten film. No oraz Mazowiecki Fundusz Filmowy. To jest chyba pierwsze dofinansowanie nowo powstałego funduszu dla filmu fabularnego. Ten tytuł sprawia, że w zasadzie jest taka wesołość od rana, bo gdziekolwiek ekipa wjeżdża i jest szlaban i na przykład na Chełmskiej pan pyta, gdzie? Wszyscy odpowiadają, nigdy się nie dowiesz. I tak też pomyślałem sobie, że w ogóle to jest też genialny tytuł na przykład na promocji tego filmu, nie? Że w telewizji pojawią się takie spoty, że nowy film Kida Wabońskiego, Boczarska, Wojna, Zabójstwo, Tajemnica, a co? Nigdy się nie dowiesz. Kiedy możemy się spodziewać filmu na ekranach? No ja myślę, że pokażemy go w czasie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To chyba jest w tej chwili najlepszy moment na prezentowanie polskich filmów, choć szczerze mówiąc to ja nie wiem, czy on będzie w maju, czy we wrześniu, więc pokażemy go wtedy, kiedy on będzie.
Trochę to jest też tak, że to jest operator kamery, bardzo sprawny, ma przerwę teraz.